mamy tutaj 100 km do Wrocławia, 100 km do Poznania. Niemniej jednak nasz Dom Kultury w ostatnich 2 latach może poszczycić się wieloma sukcesami, dlatego że poszerzyliśmy znacznie swoją ofertę kulturalną. Przede wszystkim znajdują tu miejsce dzieci i młodzież. Natomiast to, co się tutaj przez ostatnie 2 lata wydarzyło w tym Domu Kultury, naprawdę jest godne uznania, dlatego że mażoretki, które ćwiczą tutaj 2 razy w tygodniu, osiągnęły najpierw Mistrzostwo Europy, potem Mistrzostwo Świata. Teraz mamy grupę kuglarską, która w rewelacyjny sposób po prostu jakby dołączyła do tych mażoretek, które już jakiś czas trenują. Nagle przez 2 miesiące mamy grupę kuglarską, która tak mnie zaskoczyła na dożynkach swoim występem, że do dziś po prostu jestem pod wrażeniem i nie mogę doczekać się dzisiaj ich występu. Wygrało wszystko naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nie było jakichś takich sytuacji, które by, nie wiem, rodziły, że nagle musimy zmienić decyzję, że nie wiemy, co dalej począć. Po prostu wszystko tak, jak według scenariusza było. Są naprawdę na bardzo dużym już poziomie i gdzie znam dużo osób, które ćwiczą po kilka lat, a oni to osiągnęli właściwie w 2 miesiące. To jest naprawdę duży sukces i można być z nich naprawdę dumna i ja z nich jestem dumna, oni o tym wiedzą, bo cały czas im mówię. No, ja jestem akurat tutaj członkiem grupy Sacrum. Grupę założyliśmy 4 lata temu jakoś. Gdzie działacie? Działamy wszędzie, w całej Polsce działamy. Mieliśmy bardzo różne występy przez górę i tutaj okoliczne, lokalne miejscowości, po Warszawę i duże miasta, Wrocław, Poznań na przykład. No, jest to niesamowita frajda, jest adrenalina, ponieważ to jest ogień. No rzeczywiście nie, z przyjemnością się ich uczyło, bo nie było problemu, nikt się nie załamywał, jeżeli coś nie wychodziło, tylko próbowali i bardzo szybko im w sumie nawet to wychodziło. Jak był jakiś większy problem nad nauką, to dalej zaciskali zęby i próbowali. Było co robić w wakacje, działo się. Nie nudziło się nam i bardzo dobrze spędziliśmy ten czas. I na zabawie, i na tańcu. I też ciężkiej pracy. Dokładnie. Ogólnie atmosfera tu jest bardzo przyjazna, rodzinna. Bardzo fajnie spędzony czas. Właśnie jak przychodziliśmy do domu, znaczy w mojej sytuacji, to przychodziłam do domu, brałam spojki, bo akurat na tym sprzęcie ćwiczę. I sobie ćwiczyłam to, co mi nie wychodziło, lub po prostu udoskonalałam triki. Dalej, no to ciężka praca, zabawa, następny układ, następny występ i oby to nam wszystko dobrze poszło. Będzie prowadzona dalej grupa Dzieci Ognia. Mam nadzieję, że jakoś to tam dalej się będzie utrzymywać, pomimo tego, że już wakacje się skończyły, bo wakacje, wiadomo, każdy ma troszeczkę więcej jednak czasu. Ale tak z tego, co widzę, to jednak chyba dalej będzie się to trzymać. Dzieci Ognia będą trwać. Mówiłam, moje dzieci, tak? Moje projektowe dzieci. Po prostu, no, pękam z dumy. Już właśnie chciałam powiedzieć, jak tu Patrycja mówiła, że tam otwierają się jakieś możliwości, już mają zaproszenie na to, żeby wystąpić na tutaj niedaleko, no po sąsiedzku jest pizzeria, mają swoje święto i chcą, żeby dzieciaki wystąpiły, także już otwierają się tam różne możliwości. U nas będą w Głoku sobie ćwiczyć po projekcie regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, także to się nie kończy dzisiaj.